Dobra, to co, odpalamy tego klauna. Jolo, lecimy. Dobra, niech wrota piekieł się otworzą. Czy tam jakieś wrota, wiadomo. Uuu, majestatyczne. Uuu, nice. Uuu. Oj, tu można teraz pewnie wejść. A nie, nie wiem, o kurde. Zobaczcie, jak to wygląda. Open the door. No i klasa, dobra, wbijam. Pewnie tu już, to już pewnie będzie koniec, zaraz będzie koniec gry, ja obstawiam. Nie wiem czemu, ale czuję, że to jakoś koniec gry już jest zaraz. Kurwa, jaka ciemnica, no zapal tą rąbaną latarę. Czemu ty tego nie zapalisz? Stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see. Chyba się nie zapisałem, a zresztą. No nareszcie. Leżeć, kurwa, ile ich tu jest? I co, tylko tyle? Miałem się bo... O cholera, ale grubas we mnie wleciał. O chuj. To się nie spodziewałem. Dobra, zresztą. Poczekaj, muszę się wyregenerować. Daj mi chwilę. Muszę zmienić amunicję, jeśli pozwolisz. Gin. Dobra, leżeć. No, tego się spodziewałem. Dobra, chyba po robocie, co nie? Amunicja. Maybe you're good. Maybe you got lucky. What do you say? A może po prostu jestem motherfuckerem? Nie pomyślę o tym. Nie docenia trochę mojej mocy, ale to szczegół. O chuj. Leżeć. No ogólnie wiecie, no nie jest to jakoś tak, nie żeby to było jakieś wymagające ten, bitka. Cios w pięści! Nice. Kurwa, jak nie walu. I myk w pół obrotu. Łatwo! Dobra. To jeszcze chce się ze mną zmierzyć! Kurwa, ile będzie trzeba, byczku? O, słyszę to? Ła, ła, ale grubas! Kurde, ale mnie walu! Kurwa, żyk we mnie! Jeszcze raz żyk we mnie! Uuuuj! Muszę przeładować, zaczekaj chwilę. Dzięki. No i leżeć. Kurde, jak wstał, jak wstał! No weź, co ty robisz? Kurwa! Muszę się wyleczyć szybko. Dzięki. Dobra, stary, w sumie to nie chce mi się z tobą rozmawiać, wiesz? A może z tobą jednak pogadam? Dobra, leżeć. No i wybuch mi, patrz, jeszcze tego brakowało. Jestem Chrisem Motherfuckerem, więc wiecie jak jest. Okej, okej, no more, alright? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know, I've done terrible things. Horrible things. I killed your men. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing oh. Countdown to detonation. Oh, you hear that? Oh, cholera. Sounds like time's running out for you. Kick tock, Christopher. Niestety nie za wiele widzę. Oh. Bo mi zasłaniasz ekran. Just kill me. For the love of God, shut the fuck up. No właśnie, nic nie widać. Oh, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. I have it elsewhere to be. Kurde, no zasłaniasz mi, jak ja mam stąd uciec, jak nic nie widzę?
Halo! No, dziękuję, nareszcie. Seven. Dobra! Jak to się mówi, improwizorka! A, dobra, nie działa. No trud, zdarzało się. To może to zadziała? No cóż, peszek. Wreszcie tu były jedne kratki. O, te! Dawaj, użyj mocy! No dawaj, wyrwiesz to! Łatwo! Dobra, zawijamy się z tego padołu! Kurwa, ale jebło! Ale zjebło znowu! Dobra, wynoszę się stąd! Szybko! Sru! Łatwo! Tak, yeah, wszystko git jest. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Dobra, dorwiemy tego Lukasa i tyle. Uuu. Jakbym miał tylko wytrych. Uuu. Popsute chyba. Chyba tak. Co tam? Elo? Uuu. Jakie fajne laboratorium. Czy ja tu byłem kiedykolwiek? Chyba nie. Nowa lokacja. Musimy cały czas dorwać tego Lukasa całego. Najsik, ile tu fajnych rzeczy jest. Jakieś notatki, zapiski, kurwa, zobaczcie. O, jakie zdjątko zrobione. Nieźle. O, zobaczcie, kolejne zdjątka tych pajączków. O, tutaj bydlaczka. Mogę tam wejść? A może lepiej na mnie wchodzić? Po co ja właściwie miałbym tam wchodzić w tej chwili? Nie wiem. Ale dziwnym trafem... O! Bardzo kusi mnie, żeby tam wbić. To jest silniejsze ode mnie. No. Niestety, widzę... Widzę drzwi i wchodzę. Jestem prostym człowiekiem. Siema! Leżeć! O chuj. Dobra, łatwo. Aplikator leków. Okej, okay. O, zdjątko. Jest i... O, żoneczka Mia. Znaczy nie moja, a Eveline. Ach, stary, dobre czasy. Co tu mamy? Dziennik E01. Stan zdrowia dobry, stan psychiczny dobry. Wydzielenie mu tak grzyba w normie. Niewiele się zmieniło. Przez cały dzień bawiła się lalkami. Dziś zamieniła dwóch gości wspleśniałych, czyli normalka. Stan zdrowia kaszer, wyczerpanie, a to tutaj czas leci. Stan psychiczny, lekkie objawy stresu, wydzielanie mu tak grzyba większe niż zwykle. Po zabawie piłką z tatą zaczęła się skarżyć, że jest zmęczona, zamieniła jednego faceta wspleśniałego z paślaka. No cóż, zdarza się. Stan zdrowia zły, stan psychicznie zestresowana, wydzielanie mu tak grzyba wysokie, nagle zaczęła się starzeć, traci na wadze, a czyli stała się babcią. Wypadają jej włosy, im więcej krzyczy, tym więcej wymiotuje. Wysoki poziom skażenia w piwnicy, brak widocznych przyczyn starzenia. Zapytam o dalsze instrukcje. Stan zdrowia kiepski, ale stabilny, stan psychiczny ma urojenia, mowa nieskładna. Wydzielanie mu tak grzyba stabilne, proces starzenia spowalnia, wydaje się stabilna. Dostałem od firmy Nekrotyksynę E, rozkaz brzmiał: użyj w razie utraty kontroli nad nią, a myślałem, że to ja jestem dowcipny. O, i mamy dwie laleczki, proszę zobaczyć, taka lalka numer 1 i lalka numer 2, które ze sobą nic nie mają. A tu mamy amunicję jakąś, dobra. No i co? No i chyba tyle, tutaj nic poza tym nie ma. Tu jeszcze coś jest, ale tego nie mogę przeczytać. Taka tam
Takie tam kartki. Widzę Harnasia. Chleje. Kto chleje Harnasia? No, kto ma Harnasia? Kto Harnasia ma? To nic ciekawego. Dobra. Możemy teraz pójść w lewo albo w prawo. Dobra, idziemy w lewo. Czy ty zamierzasz stać? Nie wiem czemu, ale absolutnie mnie to nie zdziwiło. Kurwa, ty żyjesz jeszcze? Mogę mu skopać dupsko? O, jakieś kartki papieru. Mam dość tego całego Lukasa. Właśnie mianowali go na moje miejsce jako kierownika badań. Co oni sobie myślą? Dlaczego ja, absolwent Stanford, ze specjalizacją w mikrobiologii, mam słuchać tego kretyna? On potrafi tylko bawić się osobnikami, każąc nim ze sobą walczyć, po czym wykonuje niepotrzebne autopsje. To wariat! Nie ma pojęcia o możliwościach, mu tak żywił w serii E. Zgłoszę jego zachowanie na następnym spotkaniu z kierownictwem, czyli Lukas był naukowcem, wychodzi na to. Amunicja. To był naukowiec, to by wiele wyjaśniało. Dobra, no zwiedźmy te wszystkie potem miejsca, trochę amunicji. Brak zasilania. Lucas. Jest i on! Lucas, nawet się zorientował, że tu siedzę, nie widzi mnie. Jestem niesłyszalny. Nawet gdy zrobię coś takiego. O, nie mogę. O, coś takiego zrobię. Kurde, tym specjalnym strzeliłem, jak debil. Ach, jak debil. Dobra, zmieńmy na zwykłą. Nadal mnie nie usłyszał. Dziwne. Co nie? No i srób przełącznik. No, co to ma być? Się zastanawiasz, to nie? To ja! Elo! No i gdzieś tam pobiegł, ale zanim pójdziemy tutaj, chodźmy jeszcze jedno miejsce zobaczyć. Nie chcę mi się tam iść. Jeszcze jedno miejsce nie zobaczyłem. Zaczekajcie chwilę. Wiem, fajna muzyczka się włączyła, ale mam ważniejsze sprawy do załatwienia. Muszę zobaczyć, co jest po drugiej stronie schodów. To jest silniejsze ode mnie. O, co tutaj jest? A, no. Teraz już wiem. Dobra, teraz możemy go gonić. No, Mandzia zawsze o 18 zaczęła streama. Takie zasady ma Mandzio. Dobra, dobra, lecimy z tym koksem. Brady, chcesz Harnasia? Jasne, dawaj. Dobra, Lukas! Wchodzę tu! O chuj. Nie to! Miałem kucnąć. Fuh. Zapalający. O, zabiłem na kocu pracujących dla The Connection. Za moimi plecami wtykali nosy tam, gdzie nie powinni, a ja dobrze wiedziałem, co knuli. Pewnie nie podobało im się, że jestem ich zwierzchnikiem. Wrzuciłem ich do klatki z paroma spleśniałymi. Obsrali się ze strachu i błagali o życie. Martwi mnie tylko, że nie parsknę śmiechem przy składaniu raportu o nieszczęśliwych wypadkach, które ich spotkały. To chyba dobry moment na uniezależnienie się od The Connection. Jestem jedyną osobą, która może zrobić dobry użytek z pleści Everline. Kurde, pamiętnik prowadził. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. O, jakieś notatki. Sprawy ugnęły się z nieco spod kontroli, ja poradziłem sobie z tym, wysyłam dane OE. Nie powinno to zająć dużo czasu. Po transmisji zmywam się. Nie zdążył. O, Savix, dobrze. No, dobrze. O, mogłem z tej strony wyjść, naprawdę? No, nie wierzę. Ale nieważne. Weźmy to. Kupiec na dane. Jest przygotowany w transmisję. Jest przygotować transmisję. Nieźle. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Przypatrzmy się dobrze. O, jest i wytrych. A pamiętamy, że był wytrych do czegoś. O, tutaj był potrzebny. No dobra. Mus to mus. No, tu był wytrych potrzebny. Nie, to musimy się cofnąć. Wiecie, mus to mus. Chyba tutaj, co nie? Co do chuja?
Och, ale mnie wystraszyłeś. Trochę się zboję jednak. Nie to! No ja pierdolę, no kurwa! Przepraszam, no ale znowu mnie leczy gościu. Pełne życie ma, gościu leczy, no. Się. Chcę kucnąć i zamiast kucnięcia to kontrol nazywam. Naciskam. I on używa leczenia na tym. Co tam było w ogóle? No jak nie zwróciłem uwagę. Lukas ma niedobry harnasia, tak, to pewnie dlatego tak cierpi. No ale jeszcze raz machnijmy tego save'a. Osiągnęłeś limit save'ów, niezła historia. Niezła historia, jak limit save'ów osiągnąłem. To poczekaj, który to jest ostatni ten? Znajdź Lukasa, schwytaj Lukasa. To jest chyba ten najnowszy, co nie? Nie. Nie, to jest najnowszy, 18.7, to jest ten, przed, ten. Dobra, zapiszmy tutaj. Dobra, zobaczmy. O, weźmy amunicję właśnie, bardzo dobrze. Dobra, Lukas, idę do ciebie. Wiem, że gdzieś tu jesteś. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little Evie. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. O cholera, co tyś? Jak mnie zaskoczyłeś? Pociął mi twarz chyba. Macha tym nożem jak upośledzoniec. Ale wiesz, że mu nic nie będzie po tym. Mia też wielokrotnie dostawała. I don't believe it. Believe it. It's over. No. No way. Just shut up and accept it, Lucas. You'd love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. Got a situation down here. No chyba zawsze się tak to kończy. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're fucking squirrel. Nie wiem czemu, ale ani trochę mnie to nie dziwi. Oh, that's different. Like I haven't been since we got here. Ajajaj, ale przyps. No, no cóż, zdarza się. O chuj, ale bydlak. O chuj. Ej, weź, odpuść. Odpuść, byczku, odpuść. Dobra, chapaj to, o cholera! Ale się rzucił. Byczek! Woo! Nie! Byłem dla ciebie miły, pomyśl o tym, Lukas! Byłem miły? Kurde, ile amunicji mam. Nie, wezmę jeszcze. Lukas? Masz tu shotguna, byku. No i co teraz? Masz tu shotguna! Dobra, chapaj granata! Wiem, że tam jesteś! Dobra, co mi zrobisz? Zesrasz się prędzej! Ojeju, ale jesteś potężny! Dobra, odwal się, odwal się! Masz tu shotguna, byku! Jestem Chris, motherfucker! Zesrasz się, a nie mi coś zrobisz! Chapaj granata. Łatwo. Kurde, robię go jak chcę. Tego lamusa z wąschoczka, co nie? Masz tu z całej tej. Ojeju, co tyś zrobił? Ej, bez takich skrótów. Trochę się zacząłem to martwić. Masz granat. Kurde, spyciarz! Kurde! To ma być potężny boss? O nie, chyba ewoluował. Error? To mi się ani trochę nie podoba. No, zauważyłem. O, zajebisty pomysł. Dobrze, wcale nie mam się stresować, prawda? O kurwa, jak mnie walnął!
Weź, umrzyj! Zanim skoczy ci się powietrze, zajebiście. Chapaj granata, nie? Jeszcze jednego dla ochłody. Kurde, mam 50 na tego, jak to się nazywa. No wiem, ale nie da się z tego szybciej strzelać. Lecę całym tym. Gin! Cholera! Ale mnie uderzył. W zapasie tlenu? Jakim zapasie tlenu? Chyba, że to jest coś. Dziękuję. O, holy, chuj! A! Nie mam granatów. Dobra! No jakiś tam zapasik tlenu był, muszę przyznać. Dobra, stary! Weź, umrzyj w końcu! Ile można tak chodzić? Stary, no! Kurde, skąd ty się bawisz, starego? Umrzyj w końcu! Kurde, no nie da rady. A, wiem, że są zbiorniki. Widzę. Kurwa, ale wjechał. O chuj. A, widzę, widzę, mało tlenu. Dobra, idę chyba uzupełnić. Tak sobie myślę nad tym. O chuj, dobra, uzupełnijmy jednak. Dziękuję. Pani macha tą ręką! Dobra, cofnięcie. Kurwa, ile ty jeszcze tego będziesz miał życia rąbanego? O, już, łatwo. Całe punkto dupa. No macie rację. Masz jeszcze zwykłe granaty, ale nie miałem. Mam jednego zwykłego granata i pależający jeszcze mam. Game over. I żyli długo i szczęśliwie. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. Odłącz, nie wiem, daj naciśnij, anuluj! Musisz anuluj nacisnąć! From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. To dobry, Chris, to nie? Then I'm out of here. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Czy coś takiego? Perimeter wall is up and operational. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Kurde, nie wierzę, mucha mi do kawy wpadła. Znaczy nie mucha, tylko muszka. Ja pierniczę, no nie. I żyli długo i szczęśliwe. No i pięknie, co nie? Pierwsze DLC mamy za sobą, łatwo. Resident Evil Biohazard. No. Co nie? Kurde, godzina, ile to? Godzina 23, co to jest, byczki? Co to jest? Starożytne monety, widzicie? Dużo jeszcze można było monet znaleźć. Zdobyte akta, ale wszystkie akta. Otwarte skrzynie, użyte przedmioty leczące, użyte sterydy. Kurde, łatwo! Łatwo! Kurde, łatwo! Tak to się robi. Ja już nie będę speedrun, nie będę speedruna robił. Zaraz pójdziemy na grę z ekipą. No i tyle, co nie? Pierwsze DLC zostało ukończone. Wróćmy do menu głównego. Bo, że tak powiem, DLC-ków zostało jeszcze... No, jeszcze trochę z Banned Footage. Koniec Zoe, to są na pewno dwa, to są na pewno dwa te. A to nie wiem co to jest. To jest chyba jakaś mini gry, jakieś tak mi się wydaje.
No, ale na pewno te dwa są jeszcze jakimiś takimi DLC. Ale no nic, tego, czyli to nie jest bohater, ukończyliśmy.